Dzień dobry. Pacjent ortodontyczny u neurologopedy. To wyzwanie na dzisiejsze spotkanie. Intencją moją jest przedstawić Państwu wspaniałego neurologopedę Magdę Mazur. Wspaniała specjalistka. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Tutaj u nas w Gorzowie Wielkopolskim, ale konsultuje i edukuje tak logopedów, neurologopedów, jak i całe rodziny gorzowskie, polskie. I myślę, że w świecie cyfrowym granice nie mają znaczenia. Magda Mazur jest neurologopedą, surdologopedą, terapeutką miofunkcjonalną. Szczególnie mnie to interesuje jako stomatologa, jako ortodontkę, że stomatologiczny terapeuta rozumie pracę neurologopedyczną właśnie w tym kontekście, w tej perspektywie. Już widzę, że się pojawiają obserwatorzy, ja tutaj zapowiadam. Jakbyście zechcieli napisać, czy słychać nas dobrze. Ponadto Magda Mazur, nasza wspaniała gorzowska neurologopeda, zajmuje się kinezjotapingiem, jest autorką, współtwórczynią systemu MFS, któremu też damy dzisiaj szczególną uwagę. Przepraszam cię, kochaniutka, NMOD. NMOD, ty mówisz NMOD, teraz. Przepraszam, a system MFS, to przepraszam, dzisiaj miałam okazję się zapoznać, czytam z kartki, nie pomyślałam. To system pięknie wspierający pacjentów ortodontycznych. To w takim razie znak, że damy uwagę MFS również. Terapeutka metody Johansena, terapeutka karmienia, terapeutka Emoji Dolls, pionierka terapii neurologopedycznej w rzadkich zespołach genetycznych, wykładowczyni akademicka w zakresie dysartrii i właśnie NMOD, TM, to dzieło, dziecko Magdy i jej współpracownika, za chwilę pewnie też o tym. Tak. Fascynatka swojej pracy, no i kobieta wielkiej pasji, wielkiego serca, która zaprosiła mnie do swojej przychodni jako obserwatorkę, jako pacjentkę i dziś, kochani Państwo, serdecznie z serca przedstawiam Wam osobę, która naprawdę ujęła mnie swoją holistyczną wiedzą i podejściem do człowieka, który u niej pojawia się w roli pacjenta. Magdo, tyle dzisiaj ja o tobie, a co ty o sobie? Co ja o sobie? Myślę, że przede wszystkim bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Chyba najbardziej też za zaproszenie z tym tematem, bo jest bardzo ważny i tak jakby dopiero zaczynamy o nim mówić już od jakiegoś czasu, ale mimo wszystko myślę, że warto ten temat poruszać. I tyle o mnie. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem. Pewnie wywiad będzie możliwy gdzieś i dostępny w przyszłości, więc również witam wszystkich, którzy będą nas oglądali. I jestem cała dla Was. W takim razie, czym zajmuje się neurologopeda i czym różni się od logopedy? Bardzo podobnie pracujemy, jeżeli chodzi o system kształcenia, tu się troszeczkę różnimy, bo żeby zostać logopedą, trzeba mieć pierwsze jakieś podstawowe studia magisterskie, no fajnie gdyby one były gdzieś z dziedziny pedagogiki albo językoznawstwa, później uczymy się bycia logopedą. Jak już to logopeda najczęściej zajmuje się wadami wymowy, dyslalią tak zwaną, czyli to jest praca z dziećmi, które nie wymawiają prawidłowo głosek, zamieniają je, tak? To są te słynne szyże czy dży, ry, kapacyzmy, gammacyzmy. A neurologopedą zostaje się właśnie po studiach z logopedii, czyli robi się taką, powiedzmy, i można specjalizację zrobić z neurologopedii, ale też takie dodatkowe studia dwuletnie. I neurologopeda zajmuje się już tym, co się dzieje z człowiekiem w środku, w systemie, czyli w mózgu.
czyli planowanie języka, i myślimy tutaj o pacjentach, którzy w jakiś sposób nie potrafią zaplanować prawidłowo języka, o dzieciach na przykład z autyzmem, z alalią, o pacjentach po wylewach, po udarach, tudzież po wypadkach komunikacyjnych. I neurologopedzi zajmują się też tym, co na obwodzie, czyli ja to uwielbiam, czyli wszystko, zajmujemy się nerwami czaszkowymi, które unerwiają mięśnie, odpowiedzialne za oddychanie, za jedzenie i za mówienie. I to jest taka płynna różnica. Troszeczkę się różnimy w swojej pracy, ale znam bardzo dużo logopedów, którzy mają konkretne podejście neurologopedyczne. Jest to tylko związane z tym, czy ktoś to lubi i czy ktoś cały czas zgłębia tę wiedzę. A jak się ma to do leczenia ortodontycznego? Co neurologopeda oferuje pacjentowi, który ma aparat ortodontyczny albo ma mieć aparat ortodontyczny? Myślę, że warto zaznaczyć, że niektórzy logopedzi również pracują holistycznie z pacjentem ortodontycznym, czyli można powiedzieć, że diagnozują i leczą stomatognatycznie, tak? To jest takie badanie stomatognatyczne. Myślę, że neurologopedą jest po prostu łatwiej z uwagi troszeczkę na szerszy profil studiów, ale jak każdy wie, studia wcale nie stanowią o tym, co człowiek ma w głowie, tylko to, czym się później interesuje, jaką sobie drogę wybiera. Ale co możemy zaproponować? Tak naprawdę bardzo dużo. Ja zajmowałam się pacjentami ortodontycznymi gdzieś tam od dawna, jeszcze nie wiedząc, że tak bardzo podchodzę holistycznie i stomatognatycznie. Potem to się wszystko wyklarowało, więc taki terapeuta stomatognatyczny, który może być i logopedą, i neurologopedą, ma do zaoferowania po pierwsze diagnozę funkcjonalną. O co chodzi? My badamy funkcję i strukturę, czyli badamy sobie strukturę na przykład, czyli budowę języka, wędzidła, zgryzł, górny łuk, dolny, korelacja, tak? Badamy, jak się zachowuje staw skroniowo-żuchwowy przy otwieraniu, przy zamykaniu buzi. Badamy sobie drożność nosa, badamy, znaczy nie wszyscy aż tak bardzo, bo ja powiem może jak ja badam, fajnie będę się wypowiadała za siebie. Badam drożność przewodów słuchowych, badam to, jak się zachowuje płyn w uchu środkowym. Sprawdzam, czy mój pacjent ortodontyczny, w zasadzie którego wysłał do mnie ortodonta, ma jakąś wadę postawy, czy płaskostopie, czy coś się dzieje z kręgosłupem, z łopatkami. Robię takie zdjęcia, które mi pokazują, jak stoi z przodu, z tyłu, z boku, co się dzieje z mięśniami, co się dzieje z żuchwą, jak ona się ma do łopatek i do miednicy. I do stóp, jak to się wszystko układa. I badam sobie, jak pracuje w związku z powyższym język. Trzeba sobie tutaj zdać sprawę, że nie rodzimy się z wadami zgryzu. Są bardzo rzadkie przypadki w takich chorobach genetycznych typu na przykład przy zespole Downa mam duże prawdopodobieństwo nieprawidłowości w rozwoju zgryzu i przy wszystkich pacjentach z rozszczepami, wyrostka zębodołowego, ewentualnie też podniebienia twardego, tak? I my wiemy, że na pewno będzie problem ze zgryzem. A tak rodzimy się z prawidłowym planem rozwoju zgryzowego, że tak powiem. I tym, co najczęściej sprowadza pacjenta do ortodonty, jest nieprawidłowo funkcjonujący język. On też nieprawidłowo funkcjonuje, ponieważ całe ciało gdzieś w którymś miejscu może nieprawidłowo funkcjonować. A tak naprawdę, jeśli nieprawidłowo pracuje język z różnych powodów i wszystkie te mięśnie kompleksu orofacjalnego i intraoralnego, czyli to, co na buzi i buzi, wymuszają nieprawidłową pracę języka, albo język strukturalnie na przykład ma skrócone wędzidło, czyli to jest łańcuch, który go trzyma, ten nieprawidłowa budowa języka może powodować kompensację w ciele, tak? Czyli na przykład język pracuje w tą stronę, więc łopatka idzie w tą stronę, więc biodra idzie mi w tą stronę, więc stopy mi się układają w tę stronę. I tak pracuje sobie miesiące i lata ten język,
działając bardzo silnie na zgryz, nieprawidłowy zgryz. No więc terapeuta stomatognetyczny to wszystko sobie bada, sprawdza, a potem wymyśla, co można tutaj zrobić. Czyli ja mogę o tym mówić w ogóle strasznie długo, więc może jakieś pytanie pomocnicze, żeby nie popłynęło, bo mogę popłynąć. W moim odczuciu, ja tak może troszkę naprowadzę. Dobrze. Ciało człowieka porównałabym do okrętu, język do steru. I oczywiście, że ster może być zepsuty, ale jeżeli większość pacjentów trafiających do nas, właściwie szeroko do nas, bo obojętnie czy do stomatologa, czy do fizjoterapeuty, czy ortodonty, czy neurologopedy, czy logopedy, to jednak naprawdę kilku pacjentów w życiu widziałam, że nie byli, tak mówiąc obrazowo, wykrzywionym okrętem. I wtedy, żeby ten okręt mógł płynąć prosto, to ster wichruje się na którąś stronę, żeby mniej więcej oś płynięcia tego okrętu utrzymać. Więc chciałam pokazać, jak ja zrozumiałam, dlaczego ten język jest ważny. Że on po prostu łapie środek ciężkości. I teraz właśnie obrazowo. Czy możemy tłumaczyć tak obrazowo, powiedzieć? Bardzo bo ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli oglądają nas na przykład logopedzi, to oni wiedzą, o czym ja mówię. Jeżeli oglądają nas na przykład rodzice, niekoniecznie muszą wiedzieć. Więc opowiem taką krótką historię na podstawie mojego ulubionego modelu. Będę mówiła w bardzo uproszczony sposób. Dobra, żeby każdy miał, lub każdy sobie zrozumiał, żeby nie było żadnych nieprawidłowości. Pokażę najpierw, jaka jest norma. Pacjenta z taką normą w zasadzie nie widuję, jeżeli to jest pacjent skierowany od ortodonty. Ja nie widuję takiego pacjenta. Ale powiem, jaka jest norma. Norma jest taka. W momencie, kiedy nic nie mówimy, nic nie jemy, nie połykamy, mamy zamkniętą buzię, czyli mięśnie okrężno-ust powinny być bardzo fajnie uszczelnione. Oddychamy nosem fizjologicznie, normatywnie, prawidłowo. Żeby tak było, nos musi być drożny, dlatego sprawdzamy sobie drożność nosa. Czy nie ma powiększonych mążowin nosowych z jakiegoś powodu, alergie, refluks, czy wiele, wiele innych rzeczy. Tak? W związku z tym język spoczynku, odwrotnie do siły grawitacji, on leży calutki wklejony w górę, między łukiem zębowym górnym. Jest całkowicie wklejony, wypełniając tę przestrzeń prawidłowo. I teraz tak, tak na dobrą sprawę język jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych mięśni, kompleksów mięśni, bo to jest grupa 8 mięśni, najbardziej wyspecjalizowany w ciele człowieka. Chyba, że ktoś wyćwiczy, mocno się postara, wyćwiczy mięsień pośladkowy, to wtedy on. A tak język jest tak naprawdę najsilniejszy. I teraz on, jak on sobie leży, jedna sprawa, jak jemy? Jemy w taki sposób, że przerzucamy sobie pokarm na trzonowce, prawda? Gryziemy, rozdrabniamy, mieszamy ze śliną i sam akt połykania polega na tym, że ten język uderza o kość podniebienia twardego i sobie transportuje ten pokarm. Czubek języka tak jakby uderza o górny wał dziąsłowy, nie o zęby, tylko gdzieś tutaj górny wał dziąsłowy i o całą kość podniebienia twardego. No i powiem tak, że przełykamy mniej więcej 2 do 6 tysięcy razy na dobę. Tyle razy, to jest bardzo dużo. Język w ciągu doby może wygenerować siłę 600 kg, nawet do 2 ton u dorosłego człowieka nacisku na właśnie tę kość. I tak ma być, bo natura wymyśliła sobie, że to język będzie naturalnym aparatem ortodontycznym. I wtedy kość jest ładnie tutaj stymulowana, wtedy mamy bardzo fajny rozrost twarzoczaszki, zwłaszcza części środkowej czaszki, mamy pięknie ułożone zęby, czyli łuk górny nachodzi na łuk dolny, żuchwa jest prawidłowo ułożona. Wtedy jeszcze jest bardzo ważna sprawa, mianowicie staw skroniowo-żuchwowy. O,
Ja to sobie przygotowałam różne rzeczy. Trzeba sobie zdać sprawę, że mamy kość czaszki i kość żuchwy. To są dwie kości, które są założone tutaj w takim miejscu, czyli w stawie skroniobrzuchowym, na torebce stawowej, i one są uruchamiane przez mięśnie. Jeżeli ten język jest u góry, to on nam ciągnie całą żuchwę, tak? I tak jest prawidłowo. A teraz powiem o możliwych nieprawidłowościach, czyli sprawach takich nienormatywnych, które widzę najczęściej właśnie u pacjentów ortodontycznych. Wtedy już każdy zrozumie, o co chodzi, tak? Najczęściej pacjent ortodontyczny, powiedzmy sobie, że ma problemy z drożnością przewodu nosowego, czyli ma powiększone migdały w nosie. To się tak nazywa. Poczekajcie, bo ja mam tutaj fajne plansze. O! To są te migdałki w nosie, one są fizjologiczne. Fizjologiczne one są dosyć obkurczone i wtedy mamy drożny nos i oddychamy nosem. Proszę sobie zobaczyć, jaka jest korelacja wielkości tej przestrzeni, którą oddychamy, a buzi. W zasadzie jest taka sama, tak? I teraz tak, jeżeli nasz pacjent z jakiegoś powodu ma niedrożny nos, to mogą być różne rzeczy. Ja to diagnozuję i tak jakby, jeżeli jest niedrożny nos, automatycznie wysyłam do dobrego laryngologa, czyli ja mogę zdiagnozować, zobaczyć problem, ale nie leczę w żaden sposób, nie wchodzę w kompetencje lekarza. No i wtedy słuchajcie, zróbmy sobie taki eksperyment. Mamy zamkniętą buzię. Mam nadzieję, że każdy ma język u góry. Zatkajmy teraz nos i za chwilę trzeba będzie otworzyć buzię, żeby nabrać powietrza. Co się stało z językiem, jak już otworzyliśmy buzię? Opadł. Opadł. Czyli pierwsza przyczyna jest niedrożność nosa. Absolutnie z bardzo wielu powodów. Jeżeli nam ten język opadł, to zobaczcie, on bardzo mocno obciąża staw skroniowo-żuchwowy i nieprawidłowo pracuje. Tak, bardzo mocno. Jest bardzo dużo problemów. Dodatkowa sprawa. Czasami, w zasadzie bardzo często, mamy skrócone wędzidło pod językiem, czyli taką strukturę pod językiem. To jest taka mała błąka, bardzo niepożerna. Mamy trzy typy, trzy klasy skrócenia tego wędzidła. Ja tak tylko szybko pokażę, że tu jest norma, tu mamy pierwszą klasę skrócenia wędzidła, bardzo krótkie wędzidło, drugą, trzecią to w zasadzie jak ktoś tak jakby nie specjalizuje się w diagnozie tych wędzideł, może go pominąć, i typ czwarty absolutnie tak jakby dla laika niewidoczny, dlatego bardzo ciężko go zdiagnozować. Jeżeli mamy takie skrócone wędzidło, to ono trzyma nie tylko język nad jamy ustnej, ale to jest taki łańcuch, to jest właśnie taka kotwica, ale tak jakby nerwy i te wszystkie powięzie ścięgna i tak dalej, które są pod językiem i zawiadują językiem, przechodzą przez całe ciało i kończą się na stopach. Dlatego interesuje mnie, jak ktoś stoi, jaką ma postawę, ponieważ to wszystko idzie tym łańcuchem do góry, tak? Jeżeli mamy skrócone wędzidło, to najczęściej pacjent nie połyka w prawidłowy sposób, tylko ma język na dole i połyka w takim zespoleniu językowo-zębowym, językowo-wargowym, czyli pcha ten język między zęby. Jak sobie pomyślimy, że w taki sposób latami pracuje język, wybierając 600 kg do 2 ton nacisku, 2 do 6 tysięcy razy na dobę, mamy nieprawidłowe zgryzy, bardzo różnie. I to ten język generuje nam problemy ortodontyczne. Język, tudzież właśnie skrócone wędzidło. To tak najczęściej. Poproszę o pomocniczy zestaw pytań, będę mówiła dalej. Ja bym to troszkę chciała zebrać. Dobrze. Na czym polega nawet nie tyle rewolucja, co ewolucja sposobu myślenia tego, co tu opisałaś. Bo myślimy życzeniowo często, mam krzywe, chcę mieć proste zęby, bo ja oczywiście patrzę na pacjenta ortodontycznego, tak? Do ciebie przychodzi ktoś z innym życzeniem, ale moje pierwsze spotkanie. I prawdę mówiąc, społeczeństwo dopiero się uczy myśleć przyczynowo. Tak. Że ja nie mam magicznej różdżki, dotykam i krzywe staje się proste. Mało tego, żaden aparat ortodontyczny nie jest magiczną różdżką. On może działać objawowo i zmienić ustawienie zębów.
czasami, pomimo że jest to aktywna siła mechaniczna, nie jest w stanie sobie poradzić z przyczyną, która stale napiera. A tak jak powiedziałaś, to nawet nie jest kropla drążąca skałę, bo to jest konkret, te 2 tony, o których mowa. Dzień w dzień, noc w noc, całe życie. I teraz, właściwie już na samym początku można by powiedzieć, że jest korzyścią dla pacjenta ortodontycznego współpraca z neurologopedą, ponieważ już jeśli się zdiagnozuje przyczyny i się je wyłączy, to sam aparat ortodontyczny ma mniej pracy, bo nie walczy z wiatrakiem, który stale miele. Czyli napięcie dna jamy ustnej wynikające ze skróconego wędzidełka, już mówiąc najprościej, jak się kojarzy logopeda, neurologopeda, zostaje puszczone. Jak to wygląda w gabinecie ortodonty? Pokażę z profilu. Przychodzi pacjent taki, podcięcie i ma profil. Bez aparatu, zmiana w rysach twarzy. Staram się łopatologicznie, ponieważ ludzie się boją, a z reklamy widzą, że proste zęby są ok i nie boją się już metalu, natomiast boją się całej reszty dookoła. A jak wiele korzyści przynosi nie tylko zadziałać objawowo, ale przyczynowo, czyli poprosić neurologopedę o rozpoznanie, i oczywiście nie jest jedynym rozpoznaniem wędzidełko języka, i tu właśnie bym ciebie chciała pokierować dalej, które kolejne aspekty, jakie u ciebie w gabinecie można stwierdzić, wpływają na wszelkie napięcia w ciele, a zatem na układ szczęk podczas ich wzrostu lub nawet po zakończeniu wzrostu, i możemy je regulować. Innymi słowy, czym jest dla ciebie spojrzenie holistyczne na pacjenta z punktu widzenia neurologopedy, oprócz wędzidełka języka, co ty możesz dostrzec, a jest korzyścią, bo leczenie lżejsze, a po leczeniu ryzyko nawrotu wady, tak? Bo już ściągamy ustrojstwo, a język dalej po staremu? Nie, już tak nie działa, już nie będzie psuł. Co oprócz języka zauważasz u pacjentów, a wymaga korekty? Albo uważności przynajmniej. No i teraz tak, myślę, że ja się skupię na pacjentach zdrowych. Nie będziemy mówić tu o pacjentach z chorobami genetycznymi, rzadkimi, z trudnościami, o dzieciach, które nie jedzą, nie gryzą i mają problemy. To jest osobna, właśnie bardzo trudna, ciężka działka. To też są później pacjenci ortodontyczni, z tym, że akurat ich to ortodonci się bardzo boją, tak naprawdę. Tak tylko chciałabym tutaj napomnieć, bo takich pacjentów jest bardzo dużo, proszę sobie wyobrazić, na przykład dziecko z SMA, które leży całe życie, nie żuje, nie gryzie, nie połyka swojej śliny, czyli język nie pracuje, czy dzieci z miopatiami, język w ogóle nie pracuje, nie klepie tej kości podniebienia, głowy się robią strzałkowo, no są tak ogromne, długie głowy, bardzo wąskie, nie pracuje dobrze kanał słuchowy, są niedosłuchy, płyny w uchu i tak dalej, i bardzo nieprawidłowy zgryzy, z ogromnymi nieprawidłowościami w budowie, na przykład podniebienia twardego, to podniebienie jest tak sklepione, że palec można albo dwa włożyć, tak? Nie będziemy mówić o takich pacjentach. Będziemy mówić o zdrowych pacjentach. I teraz tak, takich powiedzmy sobie typowych, ortodontycznych. Po pierwsze, trzeba naprawdę podkreślić, że jeżeli taki pacjent ma trudności, które ja zdiagnozuję, i ortodonta podejmie się prostowania, powiedzmy, zębów na nieprawidłowej funkcji mięśni języka, to on wyprostuje te zęby. Oczywiście zajmie mu to 2 czy 3 razy więcej czasu, leczenie będzie bardziej bolesne dla pacjenta, dłuższe. Wyleczy, naprostuje ten zgryz, a potem mniej więcej do 4 miesięcy po ściągnięciu aparatu mamy podobną wadę zgryzu, ponieważ właśnie siła tego języka działa w taki sposób. Dlatego ortodonta, który tak jakby nie współpracuje na co dzień z terapeutą stomatognatycznym, wyleczy, ale mało skutecznie. Co jeszcze oprócz języka mogę zaproponować? I to jest mnóstwo rzeczy. Załóżmy na to właśnie ten
ten oddech. Ja mogę skierować jak najbardziej do laryngologa, który może na przykład zaleźć taki spray obkurczający małżowinę nosową. Jeżeli laryngolog uzna, że jest problem głębszy, można wykorzystać inhalację AMSA, ona nam leczy i nos, i zatoki, i trąbkę słuchową. Dlaczego cały czas o tej trąbce słuchowej mówię o stawie skroniowo-żuchwowym? Bo to jest jedno i to samo miejsce. Pacjenci ortodontyczni mają bardzo dużo problemów z funkcjonowaniem stawu skroniowo-żuchwowego. Więc jeżeli to jest sprawa dla laryngologa, on to musi wyleczyć. Jeżeli taki laryngolog nie poradzi sobie z różnych powodów, z obkurczeniem małżowin nosowych, bo i takie sprawy się zdarzają, wtedy ja mogę zaproponować stymulator nosa, ale go nie wzięła w tym momencie. I tutaj możemy sobie gładko przejść do właśnie regulatorów funkcji NFS. To jest takie włoskie rozwiązanie preortodontyczne. To już parę lat specjaliści mają możliwość uczyć się. Doktor Monika Ośko, teraz są takie szkolenia modułowe, bardzo konkretne, rzeczowe, rzetelne, długie, drogie. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo nie każdy może to skończyć. Tam naprawdę trzeba już się nauczyć konkretnie po to, żeby przyszedł pacjent i my w ciągu jednej wizyty załatwiamy tak naprawdę problem. Więc ja mogę zaproponować takie regulatory funkcji MFS, które to jest taki silikon, dobiera się specjalnie do rozmiaru dziurek w nosie, że tak powiem, i my mechanicznie w sposób bardzo komfortowy dla pacjenta, bo to jest silikon, więc on robi się, temperatura skóry za chwilę się robi, tak, w ogóle nie przeszkadza i na przykład pacjent może w nocy spać, oddychając nosem, tym samym jak oddycha nosem, język ma możliwość podnieść się do góry i zacząć prawidłowo pracować. To w ogóle jest tak, że polscy naukowcy odkryli, że oddychanie nosem, podczas oddychania nosem wytwarza się w nocy, wytwarza się tlenek azotu, czyli nasze komórki całego organizmu, komórki mózgu są dotleniane w specyficzny sposób, bardzo potrzebny dla człowieka. Więc jeżeli nasz pacjent ortodontyczny nie używa nosa w sposób prawidłowy, zwłaszcza w nocy, a to widać, bo dziecko śpi po prostu z uchyloną buzią, a jak jeszcze się przyjrzymy, gdzie jest język, a najczęściej jest na dole, no to nie dość, że mamy dziecko z nieprawidłowościami w związku z tym później zgryzu, budowie zgryzu, jeszcze mamy pacjenta, dziecko niedotlenione. Dziecko niedotlenione jest, wiadomo, dzieckiem zmęczonym, rozdrażnionym, niegrzecznym, nie mogącym się skupić i to wszystko idzie bardzo mocno dalej. Co jeszcze mogę zaproponować? Oprócz sprawy związanej z więzidłem, myślę, że jak będziesz chciała, to w ogóle to osobno możemy dzisiaj omówić. Co mogę zaproponować? To już bardzo dużo pacjentów. Ja też przeprowadzam taki wywiad. Pytam się mamy, czy na przykład podczas ciąży z tym dzieckiem, które jest obecnie moim pacjentem, zresztą nie tylko dzieci są moimi pacjentami, które wysyłają ortodonci, to są też dorosłe osoby. Zawsze jestem ciekawa, czy na takie dziecko w brzuchu mamy działały leki rozkurczające, leki podtrzymujące tę ciążę. Bardzo dużo szkół robi nam NOSPA, też są nawet na to badania. My jako neurologopedzi, całe nasze towarzystwo i grupa mówiliśmy o bardzo niefajnych skutkach NOSPY na dziecko. To dziecko jest wiotkie później, wszędzie, w stawach, tak? Wszędzie jest wiotkie. Tym samym jest wiotki głównie mięsień okrężny ust, mięsień języka, wszystko z wiotki. Także z tego, dajmy na to, mamy prawidłową strukturę języka, czyli nie mamy skróconego wędzidła. Jak dziecko jest wiotkie, ma inną postawę, inaczej pracuje żuchwa, inaczej pracują mięśnie, biodra, nogi. I te dzieci wiotki najczęściej, jeżeli chodzi o zgryz, jeśli mamy prawidłowy język, to ten zgryz zawsze jest trochę otwarty albo z jednej strony, albo z drugiej. Gdzieś tam jest ta przestrzeń, on sobie zamknie zęby, ale między tymi zamkniętymi zębami gdzieś tam jest przestrzeń. Bo ten język, jak taka kotwica, ja mówię, że ty porównujesz do kotwicy, do okrętu, a ja opowiadam o języku taką historię, że każdy sobie wyobraża linoskoczka, który idzie po linie
i oni trzymają takie zawsze długie, jak to się nazywa, wyrównoważnie, tak? I jeżeli w jakiś sposób mój organizm na przykład jest słaby, bo była NOSPA albo fenoterol, izoptin, luteina, dufaston, czyli leki podtrzymujące dzidziusia w brzuchu mamy, nie mamy innych leków. Jeden już wycofano, albo izoptin, albo fenoterol, ja już nie pamiętam który, bo znowu badania udowodniły bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka. Jeżeli mam takiego wiotkiego pacjenta w gabinecie, który po prostu jest w taki sposób, co robi język, żeby złapać pion? Druga strona. Przepraszam, ja siebie widzę w lustrzanym odbiciu. Tak? Łapię ten pion. I później mamy te nieprawidłowe prace zgryzu. Co ja mogę na to polecić? I oprócz tego, że jestem terapeutą stomatognetycznym, biofunkcjonalnym, pracuję właśnie na tych regulatorach funkcji MPS. To są bardzo niepozorne silikony, takie silikonowe usta, jak ja to mówię, taki względnie, mamy różne odmiany, różne rodzaje, ale przyniosłam tylko dwa, względnie taki, pokazuję tutaj, bo na czarnym kolorze bardzo widać. I teraz słuchajcie, dobiera się oczywiście odpowiednio do rozmiaru pacjenta, do jego łuków zębowych, dziąsłowych, zakłada się na zęby pod usta, i w tym momencie cały obszar, kompleks mięśni orofacjalnych i intraoralnych ma wymuszoną, normatywną pracę, normatywny układ. Czyli mięśnie okrężne mi się zamykają, chcąc, nie chcąc, one się po prostu zamkną, dlatego że to działa na zasadzie odruchu. One się zamkną, już jesteśmy zmuszeni oddychać nosem, a język cofa się i podnosi do góry, tak jak ma być, tak? Ale po to, żeby pacjent skorzystał z regulatora funkcji MPS, musi mieć na przykład drożny nos, tak? Więc ja to muszę zdiagnozować, tak na dobrą sprawę, bo jeżeli zalecę taki MPS u pacjenta z niedrożnym nosem, to mi się udusi, a w zasadzie nie udusi się, bo i tak będzie musiał oddychać uchyloną buzią, tylko jeszcze bardziej będzie otwierał, bo będzie miał blokadę, tak? Więc mogę zaproponować regulatory funkcji MPS, na przykład jeżeli mamy pacjenta, który zagryza zęby z różnych powodów w nocy albo budzi się rano z ogromnym bólem głowy tudzież przy stawie skroniu brzuchowym. I on sobie zdaje sprawę, że dopiero puszcza. Jak wstaje, dopiero puszcza te zęby. Oczywiście wykluczamy tutaj, staramy się wykluczyć takie typowo fizjologiczne sytuacje, które mogą wpływać na taki szczękościsk. Tutaj też dochodzi praca z osteopatą, tudzież z fizjoterapeutą, a ja mogę znowu zaproponować takie regulatory funkcji MFS, które będą rozluźniały staw skroniowo-brzuchowy, nie dopuszczą do zwarcia zębowego, czyli bardzo dużo rzeczy mogę zaproponować, ale oczywiście to też nie będzie działało na przyczynę, ja tą przyczynę muszę znaleźć i ją skorygować, tak? Co jeszcze mogę zaproponować? Ja też zajmuję się, bo jestem też surdologopedą przy okazji, zajmuję się bardzo mocno badaniami słuchu, trąbką słuchową, płynem w uchu środkowym. On ma wpływ tak naprawdę na wiele rzeczy, nie dość, że na słuch, to jeszcze na narząd równowagi, na to, co się dzieje później w stawie skroniowo-brzuchowym. Więc używam, nie dość, że otoskopem sobie badam przewód słuchowy zewnętrzny. Ja wiem, że jestem dzisiaj na czarno, normalnie jestem na fuksjonu w pracy, ale już jestem w domu, jestem w swoim kolorze. Ja sobie sprawdzam otoskopem drożność przewodu słuchowego i patrzę, jak wygląda błona bębenkowa, a potem biorę takie urządzenie, tympanometr i badam sobie, jak funkcjonuje właśnie błona bębenkowa w środku ucho środkowe, co się dzieje z płynem. Mam wynik i znowu mogę stwierdzić, co się dzieje. I odesłać do odpowiedniego lekarza, do laryngologa, do gastroenterologa, tak? Co jeszcze? No i to wędzidło, to jest w zasadzie najczęstsza sprawa. Zanim o tym zacznę mówić, to chcę powiedzieć, że jak zaczynałam pracę 15 lat temu, miałam pacjenta ze skróconym wędzidłem raz na 4-5 miesięcy w gabinecie u siebie. Dzisiaj mam, tak żeby was nie skłamać, w tygodniowo co najmniej 5 pacjentów ze skróconym wędzidłem.
Skrócone wędzidło jest kolagenem typ pierwszy i ono, powiedzmy sobie, ono łapie wszystko, co z zewnątrz, czyli to, co jemy, to, co pijemy, czy są antybiotyki w pożywieniu, jakie jest powietrze. Ten kolagen właśnie pracuje w taki sposób i w związku z tym, że coraz więcej pacjentów, u coraz większej grupy pacjentów mamy to skrócone wędzidło, to jest bardzo niepokojąca sytuacja. Kiedyś nie było takiej plagi tych wędzideł, naprawdę teraz to bardzo mocno widać. Często pojawia się tam gdzieś w tym naszym obszarze logopedycznym stwierdzenie moda na skrócone wędzidła. Nie ma mody. Po prostu naprawdę jest teraz bardzo dużo pacjentów, aż zwłaszcza maluszków ze skróconymi wędzidłami. Moje słowo komentarza tutaj, ponieważ o badaniu słuchu wszyscy usłyszeliśmy, ale ja bym chciała dopowiedzieć, jaka jest korelacja ze zgryzem. Ponieważ jeśli nasłuchuję tu, to mam rotację głowy, wychylenie, automatycznie barki nierówno i napięcie szczęk, w zależności od tego, jaki rodzaj niedosłuchu i tak dalej, bo jeszcze możesz głowę pochylić do tyłu, niektórzy pochylają jakoś do tyłu, żeby złapać, ale napięcie mięśni, które jest niesymetryczne, i nadmierne lub niedostateczne, kształtuje wzorzec wzrostu kośćca. Mało tego, kości przebudowują się całe życie. Więc nawet coś, co przez 19 lat działało dobrze, może przestać działać dobrze, jeżeli dojdzie do urazu słuchu i zmiany funkcji. Fizjoterapeuci, ortodonci, jak słyszymy, neurologopedzi wiedzą, że funkcja kształtuje strukturę, ale są struktury, które same z siebie wymagają korekty, gdyż już na dziś wiemy, są niezmienne. Strukturą niezmienną jest kolagen typu pierwszego w wędzidełku języka. Tak. Czyli chcesz o tym porozmawiać teraz? Powtórz? Czy chcesz porozmawiać teraz o wędzidle? Przejdziemy do wędzidła, ale tłumaczę jeszcze raz dla tutaj zgromadzonych, żebyśmy to sobie uświadomili, że funkcja determinuje strukturę, czyli kształt. Tak. I pewne części naszego ciała mogą zmieniać kształt w ciągu życia i to jest na przykład kość. Że mięśnie zmieniają kształt, to my wiemy, ćwiczymy, to jesteśmy innego kształtu niż gdy nie ćwiczymy. Natomiast kość to jest zaskoczenie dla części osób. Natomiast struktura wędzidła języka, o którym teraz, z powodu, że jest z kolagenu typu pierwszego, i widzimy, że środowiskowe jakieś czynniki muszą działać w roku 2021 bardziej niż 15 lat temu, że tych wędzidełek o charakterze wymagającym korekty jest więcej, to po prostu musimy wpłynąć na strukturę. Nie poprzez funkcję, ale niekiedy poprzez zabieg. I tutaj właśnie o tych wędzidełkach. Poproszę. Temat jest bardzo obszerny. Natomiast odsyłam do dwóch fantastycznych, mądrych kobiet. To są wiodące guru, jeżeli chodzi o wędzidła i o proces badania, publikowania badań w Polsce. To jest dr Mira Rządzka i dr Marzena Jadwiga Machoś. To są dwie panie, które bardzo mocno specjalizują się w diagnostyce i w terapii skróconych wędzideł. Mamy już na ten moment na rynku bardzo dużo pomocy do pobrania online za darmo, do kupienia. Są książki, książeczki, są też szkolenia bardzo fajne organizowane. Ja też bardzo długo wiedziałam o tych wędzidłach, tą jedynkę, czyli ten najbardziej widoczny dwójkę, byłam w stanie zdiagnozować po prostu na wizus, czyli w zasadzie oglądałam strukturę, nie umiałam bardzo długo badać funkcji. Bardzo się gubiłam. Teraz już umiem. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo trzeba wielowymiarowo popatrzeć na tego pacjenta. I teraz ktoś sobie może pomyśleć, no dobrze, to jest ta błonka pod językiem, taka mała, w zasadzie niepozorna, ale tak jak mówiłam, ona ustawia nasz język, tak jakby wędzidło, jego funkcja kończy się na stopach tak naprawdę. I teraz tak, mówi się o modzie na wędzidełek, nie ma mody na wędzidełek, po prostu ich jest coraz więcej. Wędzidło to jest kolagen typ pierwszy, to wędzidło, które tutaj, że tak powiem, widać, w
bo pod spodem tam są jeszcze inne struktury, tam już jest wędzidło typ trzeci, które można rozmasować, ale uprzednio trzeba zrobić korektę tego pierwszego wędzidła, tego, które widać. Mamy tak kilka typów skrócenia. I teraz co, słuchajcie. Profesor Pluta Wojciechowska prawdopodobnie, mam nadzieję, że nic nie pomyliłam, mówi, że wędzidło to nie gumka od majtek i się po prostu nie rozciąga. To także każdy zapamięta to na całym życiu, tak? To jest struktura, która się nie rozciąga absolutnie. Więc proponowanie masaży rozciągających wędzideł, różnych innych ćwiczeń, no nie ma sensu. Naprawdę w ogóle to nie działa. Oczywiście co działa? Takie masaże dna jamy ustnej, one mogą nam znieść troszeczkę strukturę mięśni nadgnykowych, odgnykowych, tak? Czy też dna jamy ustnej, tak, dna jamy ustnej. I tu. Tak. Mówimy tak jakby, abstrahując od zabiegu, można rozluźnić i to może zrobić logopeda, a w zasadzie neurologopeda, bo tutaj troszeczkę inaczej na to patrzymy, trochę więcej, powiedzmy, że mamy więcej wiedzy na ten temat, ale to nie generalizuje. Może to zrobić osteopata, może to zrobić fizjoterapeuta, oczywiście, który specjalizuje się w strukturze tego miejsca, tak? Może to być terapia manualna właśnie stawu skroniowo-żuchwowego, na przykład rozluźnianie, tak? Tylko to jest działanie objawowe. Możemy pomóc na chwilę, możemy pacjenta rozluźnić, tak, strukturę. Ten język może przez chwilę nawet lepiej pracować, ale nie na długo, dlatego że to wędzidło jest jak łańcuch. Naprawdę się nie rozciąga. I proszę uwierzyć, że gdyby się dało coś z tym zrobić, po prostu byśmy to robili, a nie kierowali na zabieg frenotomii. Płynnie tutaj przejdę jeszcze do, bo mam jeszcze wędzidła pod górną wargą i wędzidła policzkowe, ale ja powiem tylko o tych dwóch, bo to też się zdarza. Już poczekajcie. Mamy te wędzidła. Tu, tu, tu i tu, tak? I teraz o co chodzi z tymi wędzidłami? Mnie jako terapeuta i diagnostę stomatognatycznego nie interesuje tak naprawdę, jak wygląda to wędzidło. Ono może być grube, cienkie, krótkie, długie. Bardziej interesuje mnie, czy ono spełnia znowu swoją funkcję. Czyli jak ja mam maluszka, który nie może złapać piersi, nie uszczelnia, klika, nie może objąć brodawki sutkowej, nie może złapać sobie sutka mamy, czyli spada z wagi, jest niedożywiony, musi przejść na butelkę, a mama na przykład bardzo mocno chce karmić piersią, a nie może. Są też dzieci, które muszą przechodzić na sondę, bo tak mocno lecą z wagi, że nawet ta butla nie pomaga. Tak? To zazwyczaj skorelowane, zazwyczaj widzi się parę, tak? Skrócone wędzidło pod górną wargą i dolne. Wtedy interesuje mnie funkcja, jeżeli ta funkcja jest zaburzona, bo na przykład mamy takie dzieci, on zamknie buzię i tak mu widać cały czas zęby. Jest fajnie. Tak? Nie zje z łyżeczki, nie zbierze, nie zje z piersi. Wszystkie później dwuwargowe, bo w ogóle zobaczcie, nie mówimy o wadach wymowy, a to jest absolutnie temat dalszy, tak? Trzeba po prostu zrobić korektę, ale to już właśnie decyduje o tym stomatolog albo ortodonta. Bo jeżeli ja mówię, że funkcja jest nieprawidłowa bez względu na to, jak wygląda, on robi taki zabieg. I teraz, Karolina, pomóż mi, żebym się nie zapętliła. No powiem tak, w ostateczności wysyłam pacjenta na zabieg podcięcia wędzidła podjęzykowego. Jest to zabieg w zasadzie niebolesny, bo jest najczęściej robiony na lidokainie, czyli na maści znieczulającej. Lekarz smaruje dno jamy ustnej, wędzidło, to drętwieje. Najlepiej ten zabieg wykonuje się nożyczkami, bo jeszcze jest opcja laseru, ale laser robi nam ranę, to jest poparzenie, a nie przycięcie. Robią się bliznowce, blizny, to wszystko się ściąga. To się niefajnie goi, to się babrze. No tak trzeba obrazowo powiedzieć, więc to są specjalne malutkie nożyczki, gdzie uwalnia się tyle, ile można, nie dużo, tylko tyle, ile widać i ile można tymi nożyczkami złapać, uwalnia się ten kolagen, po prostu się go przecina. Sam zabieg nie boli, bo jest chwilowy, to jest jedno, dwa pociągnięcie nożyczkami,
Natomiast już 2 godziny po, jak puszcza lidokaina, jest dosyć nieprzyjemnie, przez około 2 doby. Ale można się wspomóc lekami przeciwbólowymi. Z tym, że słuchajcie, zawsze to jest przerwanie ciągłości tkanki, zawsze to jest rana. Ona wygląda na bardzo dużą ranę, chociaż to jest jedno malutkie przycięcie. Te struktury podjęzyka, one się jak firana otwierają. Ale później, już 6 godzin po zabiegu, do 12, kolagen się goi. On się zarasta. I mniej więcej tak wygląda język po zabiegu frenotomii już na kilka, kilkanaście godzin po. Czyli ten kolagen zaczyna się odbudowywać, zaczyna nam zamykać to wędzidło. I tutaj najważniejsze po zabiegu są masaże w buzi. Najlepiej niestety po ranie, ewentualnie kilka dni, już zależy bardzo mocno, pacjenta masuje się bok języka, ale trzeba wyciągać to wędzidło, trzeba nie dopuścić do jego ściągnięcia. Dlaczego? Dlatego, że się zrobi bliznowiec, wszystko się zagoi i tak jakby śladu po zabiegu nie będzie. I tu jest najważniejsza sytuacja, że ja wysyłam pacjenta na taki zabieg, pacjenta, który jest na to przygotowany. I nie chodzi o wiek dziecka, o to, czy ono zrozumie, czy nie zrozumie, ale to musi być taki pacjent, który przed zabiegiem właśnie pozwoli wejść do buzi, zrobić masaż, bo my robimy takie same masaże przed, ale tylko właśnie po to, żeby ten pacjent miał komfort, żeby wiedział, że mama masuje w taki sposób, że taki, żeby to, ja tego nie robię w gabinecie. Jeżeli to jest taki pacjent, który pozwoli na sobie pokazać, jest starszy i taki współpracujący, to czasami pokazuje, ale najczęściej pokazuje na mamie. Chyba, że tata przyjdzie z dzieckiem, najczęściej mamy przychodzą, albo obydwoje rodziców, zazwyczaj pokazuje na rodziców, który będzie później masował to dziecko. Ja sadzam taką mamę, wkładam rękawiczki i ją masuję i ona wie, z jaką siłą, z jaką mocą, gdzie, jak, bardzo często nagrywa to sobie, żeby później nie miała wątpliwości, otworzyła sobie w domu. Więc ja mamy uczę kompetencji. Ja nie mogę mamie powiedzieć, pani sobie przeczyta tam, jak się masuje. Nie. Ta mama musi być przygotowana, ona musi być w ogóle gotowa na to, że niektóre mamy mają ogromny opór i to rozumiem. Więc czasami nie tylko musi być gotowe dziecko na taki zabieg, ale też mama, to jest bardzo ważne. Ona też się musi czuć komfortowo z tym i dobrze. Jeżeli dziecko jest odwrażliwione, bo mamy też grupę dzieci nieodwrażliwionych intraoralnie, to są na przykład dzieci z tych ciąż podtrzymywanych, to są dzieci, które nie mogły ssać piersi, były na butelce na przykład, tak? To są dzieci, skrócone wędzidło w ogóle, słuchajcie, język nie dotyka zębów, buzi, podniebienia, czyli ta buzia jest nieodwrażliwiona, a buzia nie wie. Przyzwyczajona. Przyzwyczajona do braku dotyku, do braku stymulacji, więc jak my pchamy te nasze paluchy i robimy masaże, to dziecko musi być tak jakby przygotowane do tego. Ono musi czuć komfort, no bo za chwilę pojawi się ogromny dyskomfort po podcięciu, te 2 dni będą trudne, a potem przez miesiąc czasu trzeba masować, żeby to miało sens. I dopiero taki pacjent przygotowany emocjonalnie, ale też sensomotorycznie, może zostać jakby poddany temu zabiegowi. Tu na potwierdzenie Twoich słów w komentarzach pisze Iza Kraszewska. Byłyśmy z moją Matyldą i jej wędzidłami u doktor Miry Rządzkiej, kiedy Marysia miała 10 dni. 2 zabiegi na cięciu u doktora we Wrocławiu pozbawiło jej problemu. Nie potrafiła ssać totalnie. Po porodzie domowym skierowała nas położna. W tej chwili Matylda cudownie mówi, ma fantastyczną wymowę. Mam ogromną wdzięczność za opiekę tych mądrych kobiet, czyli też położnej. Dokładnie, nożyczki. Podczas zabiegu strzeliło, aż było słychać. I konieczny masaż po zabiegu przez miesiąc. Dlatego musiał być drugi zabieg, bo za pierwszym się zrosło w ciągu 2 tygodni dosłownie. No, płakałam razem z nią podczas masażu wędzidła. Ale gdy już był masaż wędzidła, przepraszam, troszkę skrótowo przeczytałam, to już drugi raz się nie zrosło. To już był efekt trwały i dziecko mogło ssać, teraz pięknie mówi. I takich przypadków oczywiście ty znasz więcej. Chciałam tutaj dać przykład jednej z osób, która nas obserwuje
i komentuje. Jeszcze chciałam dopowiedzieć, że największą trudnością, bo ja bardzo mocno chłonę te emocje tych mam, sama jestem mamą, póki nie miałam swojego dziecka, a moje wczesne początki macierzyństwa, ciąża była bardzo trudna, bardzo, więc w ogóle znam to z innej perspektywy, bardzo trudnej. Najbardziej przeżywam to, jak mama zaczyna płakać, jak ja mówię, że wie pani, co jest skrócone wędzidło, dlatego pani dziecko nie mogło je z piersi. Słuchajcie, one latami noszą w sobie poczucie, że to one nie mogły wykarmić, zawiodły. Mam ciarki, jak o tym mówię. I to im puszcza bardzo wiele mam, wtedy płacze, to są takie fajne łzy. To nie moja wina. I mam ogromny żal tutaj, że nikt wcześniej tego nie powiedział, nie zobaczył. To jest, trzymam kciuki, żeby coraz więcej specjalistów, logopeda to wie, tylko innych lekarzy, innych specjalizacji, tak? Pediatra, laryngolog, tak? Żeby lekarz rodzinny, tak? Żeby oni wiedzieli, mieli taką informację, bo do logopedy idzie się później, tak? Są lekarze pierwszego kontaktu, fajnie, gdyby na to zwracali uwagę. Tu mowa o traumie, bo już powiedziałyśmy o bardzo wielu aspektach. Traumą jest niemożność karmienia dziecka. Traumą jest niemożność najedzenia się i patrzenie na traumę z poziomu zabiegu podcięcia wędzidełka może należałoby dać troszeczkę uwagi temu, że która trauma większa, to tutaj już nie powinno to mieć znaczenia. Powinno mieć znaczenie, jak zrobić to, co należy, żeby traumy nie potęgować. Zachwyciła mnie wizyta w twoim gabinecie tym, że ty naprawdę wiesz, co jest traumą i jak zrobić, żeby było atraumatycznie. Jesteś też terapeutką Emoti Dolls, dużo rozumiesz już jako terapeuta, no w pewnym sensie już traumy możemy powiedzieć, tak? I twoja przestrzeń jest tak stworzona, żeby to trudne nie było trudne. Może nie będziemy rozwijać szczegółowo, ale tak jakbyś w kilku słowach wytłumaczyła, czym to się różni od klasycznego podejścia, gdzie po prostu robi się swoje i pomija ten aspekt. Tak, ja znam traumę ze swojej perspektywy. Traumę doświadczyło moje dziecko, więc mam taki radar traumowy. Wiem, jak można zrobić, robiąc jeszcze większą krzywdę dziecku i mamie. Bo każda mama, która nie może ochronić swojego dziecka, przeżywa to okropnie. O to chodzi, tak? Jak można to zrobić? Przede wszystkim czasami jest tak, że trzeba na CITO podciąć to wędzidło, bo dziecko traci na wadze, lekarz mówi, wsadzamy sondę, bo jeśli nam pomoże butelka, to możemy chwilę sobie poczekać, dać tę przestrzeń i tak dalej, tak? Ale jeżeli dziecko jest już zagrożone, bo na przykład jeszcze jest obciążone dodatkowo innymi trudnościami, trzeba to zrobić bardzo szybko. Wtedy w ogóle najlepiej jest rozpoznać to u noworodka. To widać, kiedy dziecko się rodzi, przy pierwszym płaczu widać skrócone wędzidło. A jeśli go nie widać, najczęściej manifestuje się to trudnościami w nakarmieniu dziecka piersią. Ja już nie będę wspominała, z jaką traumą chodzi mama, która usłyszała od położnej czy w szpitalu, że to pani wina, bo pani nie potrafi. Ale to już wtedy, tak, jest problem z karmieniem piersią i tu już powinni, jeżeli doradca laktacyjny albo położna nie ma wiedzy na temat wędzidła, a ma prawo szybko chociażby rzucić hasło logopeda i mamy dziecko kilkudniowe, musimy szybko podciąć wędzidło, nie mamy czasu na te wszystkie, wiecie, oswajanie się. Jest zabieg i po zabiegu od razu mama przykłada do piersi swoje dziecko. Rozumiecie? To jest najmniej traumatyczne i dla mamy, i dla dziecka. Nie dość, że to dziecko nie pamięta, oczywiście ciało też tego nie będzie pamiętało, bo mamy pamięć, prawda, i pamięć ciała. Tutaj ciało nie będzie pamiętało tej traumy, a w zasadzie, jeżeli to wszystko puści, to jest danie życia, możliwość najedzenia się, no to jest życie, no nie będziemy o tym, nikt tego nie będzie kwestionował. A jeżeli zabieg podcięcia wędzidła nie jest ratującym zdrowie lub życie dziecka, to trzeba po prostu sobie dać tyle czasu, ile potrzeba. Tydzień, miesiąc, dwa, pół roku, nie wiem. Nie trzeba się z tym spieszyć. Musi być gotowa mama i musi być gotowe dziecko. Okej. Okay.
Okej. A gdybyśmy. Proste, bo myślę, że lęk często stoi na drodze do sukcesu, a gdy opowiemy wszystko, co się kryje za tematem, na który nie chcemy patrzeć, to się okazuje, że tu nie ma lęku. Tu jest wiedza. No, kolejna kwestia w tym temacie, to jednak nie kierujesz byle gdzie. Sprawdziłaś osoby, które przyjmą twojego pacjenta, że go nie straumatyzują, a jeśli musi być jakiś trudny moment, to zredukowana zostanie ilość no, przykrego wspomnienia i tego, co w ciele zapisane. To ma też znaczenie kto i jak, pomijając, że trzeba i dlaczego trzeba. To prawda. Czyli zwracamy też uwagę, kto dokona pomocy, bo ostatecznie to chodzi o pomoc. Czy ja mogę nazwiskami rzucić dwoma ja zwłaszcza? Tak poczułam właśnie, że to by było wspaniale. Tak. We Wrocławiu jest doktor Babiak, Rafał Babiak. Ja kieruję do nich wszystkich moich bardzo trudnych pacjentów, czyli nakłada się jeszcze choroba genetyczna, różne inne rzeczy. I to są pacjenci, których inni lekarze boją się. Tak? Inni laryngolodzy czy chirurdzy, nikt im nie chce zrobić, bo wymyślają, że zrobią im krzywdę. Znaczy, że troszeczkę inaczej. Doktor Babiak się tego podejmie. Tu na naszych terenach maluszki kieruje do doktor Oziemczuk do Zielonej Góry. Rewelacyjnie, bo i zajmie się wędzidłem dolnym i wędzidłem górnym. Tu na naszym terenie w Gorzowie te wędzidła, typ pierwszy i drugi, bardzo fajnie radzi sobie doktor Machała Gućwińska i doktor Ciosmak Stępi. Tak, to są takie cztery zaufane persony, do których kieruję swoich pacjentów, do nikogo innego. Ja zawsze podkreślam, że nie znam wszystkich i no właśnie, skoro mówimy o nazwiskach, to ja pokazuję nazwisko Magda Mazur, ponieważ przez lata, kierując do logopedu, wracali pacjenci, nie, wszystko dobrze. Znaczy nie ode mnie. Ode no mnie nie od Magdy właśnie, od innych logopedów i ja oczywiście, że nie znam wszystkich. Ale jak wreszcie zaczęli przychodzić pacjenci, którzy nie mogli się przez rok dostać, ale byli tak uparci, że aż nie mogłam uwierzyć, jak po roku się dostali do neurologopedy Magdy Mazur. I ja widziałam natychmiast poprawę funkcji, wyglądu, bo już w ortodoncji przecież też o wygląd chodzi, to zaczęłam wierzyć w to, że osób myślących szeroko, czyli holistycznie, na terenie Gorzowa i Polski jest naprawdę więcej, tylko trzeba było sprawdzić i znaleźć właściwe osoby. Jeżeli ja znalazłam Magdę Mazur, jeżeli Magda Mazur znalazła czterech laryngologów czy stomatologów, którzy funkcjonalnie, prawidłowo poprowadzą ciąg dalszy, to serce rośnie. Tutaj właśnie Iza Kraszewska miała na myśli doktora Babiaka, właśnie podpowiada, tak. że to o to chodziło. Jeśli by jeszcze powiedzieć o twoim holistycznym spojrzeniu, no to nie sposób pominąć twój projekt życia, twoje dziecko, projekt NMOT, powinno być jeszcze TM, tak? To już dopisuję. Tak, ale to spokojnie, taki znak zastrzeżony, tylko o to chodzi. W Google na pewno, jak wpiszecie NMOT, to się to pojawi. www.nmot.pl. O, i tam już będzie wszystko. Okej, to jakbyś zechciała, to już dotyczy przede wszystkim pacjentów trudnych, nie takich tuzinkowych, ortodontycznych, tylko pacjentów szczególnych, ale myślę, że kilka słów o twoim projekcie i kursie pozwoli zrozumieć widzom, dlaczego jesteś tak wyjątkową terapeutką i że naprawdę widzisz więcej. Nie wiem, czy jestem tak wyjątkową terapeutką, ale na pewno widzę dużo. Rzeczywiście to jest moje drugie dziecko. Pierwsze to jest Karolinka moja, ukochana córcia. Drugie to jest właśnie NMOT, elektroneuromobilizacja obszaru twarzowego. Ja specjalizuję się w chorobach rzadkich. Przez 4 lata bardzo mocno współpracowałam z rodzinami i dziećmi z SMA, z rdzeniowym zanikiem mięśni. To choroba bardzo okrutna. Od 2 lat mamy lek, ale jak nie było leku, dzieci do drugiego roku życia umierały w potwornych męczarniach. Przestawały połykać ślinę, jedzenie,
przestawały samodzielnie oddychać. Zazwyczaj była potrzebna rurka tracheo, respirator, sonda, względnie PEG. To były dzieci, które umierały fizycznie, a intelektualnie, emocjonalnie to były normalne dzieci, więc bardzo trudna sprawa. Ja z nimi pracowałam, dużo rzeczy udawało mi się robić. Właśnie takich też bardzo mocno pod kątem stomatognatycznym, tak? Jeszcze stosowałam oprócz tych MFS-ów kinezytaping neurologopedyczny, zdawało to egzamin. Potem wszedł lek refundowany w Polsce i te dzieci zaczęły się troszeczkę wzmacniać i zaczęłam sobie myśleć, że czuję, że mogę zrobić coś więcej, ale już moje ręce już więcej nie potrafią, moja głowa już więcej nie potrafi. Ja już więcej nie potrafię, a naprawdę robiłam bardzo wiele rzeczy. Doszłam do takiej ściany i pomyślałam sobie hasło prąd. Bo w SMA, w rdzeniowym zaniku mięśni, chodzi o to, że zanikają nerwy unerwiające mięśnie, wszystkie, tak? I pomyślałam sobie, że jeżeli ja manualnie nie mogę już wymasować, jeżeli taśmą już nie mogę zrobić, że regulatorem funkcji MFS już nie mogę, to prąd. Historia jest bardzo długa. Sprzęt można było kupić za 50 tysięcy złotych, jak rodzic sobie chciał, prawda? Nikt z tego nie szkolił, to tylko ktoś, kto sprzedawał sprzęt. Ja się spotkałam z kolegą na jednym z kursów z kinezytypingu według podejścia Esther Deru, z Sebastianem Grzechnikiem i tak od słowa do słowa właśnie o tym prądzie. On mówi, słyszałaś coś? Ja mówię, że słyszałam, obczają już sprzęty, że są, prześlę ci linki i tak dalej. Zaczęliśmy rozmawiać. Stanęło na tym, że sprzęt za 50 tysięcy złotych i nikt nie szkoli, nikt nie chciał nas przeszkolić, no to stwierdziliśmy, że zadziałamy sami. No i tak, żeby nie przedłużać, wymyśliliśmy prądy, które są bezpieczne, odpowiednie do poprawy funkcji, czyli struktura musi być prawidłowa, czyli to wędzidło musi być uwolnione, różne rzeczy, żebym ja mogła na tych funkcjach pracować, czyli podklejamy elektrody różne, tak obrazowo teraz powiem, w różne miejsca, na przykład tu, żeby z pomocą funkcji języka, tutaj, żeby zamknąć mięsień okrężny, względnie tak, jeszcze przy oku, żeby domknąć oko, czyli NMOD opiera się na wsparciu normatywnej pracy nerwów w mięśniach. Przy pacjentach ortodontycznych stosuję już na końcu, jak naprawdę nic nie wychodzi z jakiegoś powodu, tę aplikację, żeby spionizować ten język, żeby go nauczyć, ale to naprawdę bardzo rzadko potrzebuje elektrostymulacji. I ta elektrostymulacja pozwalała moim pacjentom na początku, to było naprawdę przeznaczone dla dzieci z SMA, to jest taki mały sprzęt, który można było zabrać ze sobą. One pomagały, elektrostymulacje, te sesje, zabiegi pomagały dzieciom przełykać samodzielnie ślinę, lateralizować, gryźć, połykać, mówić, tak? Gdzie dzieci nie połykały śliny, nie mówiły i nie jadły, więc to jest dużo, tak? Z czasem zaczęliśmy robić właśnie kursy dla rodziców. Rodziców, przyjedź na kurs, ja zbadam to dziecko całościowo, zastanowię się, gdzie najlepiej byśmy umieścili te elektrody, ty się nauczysz, zobaczysz, dostajesz na kursie sprzęt, jedziesz do domu i pracujesz co drugi dzień. Nie musisz wyjeżdżać do specjalisty, płacić za te, bo jeżeli ktoś chce iść na sesję elektrostymulacji, to są drogie rzeczy, tak? Trzeba iść, wyjść z domu, dojechać z tym niepełnosprawnym dzieckiem, tak? Więc ten rodzic ma to w domu. I z czasem zaczęłam wykorzystywać u innych moich podopiecznych z takimi trudnościami dużymi, ale później skończyło się na tym, że nawet wspieramy wywoływanie pewnego obszaru głosek, tak? I zaczęli nas prosić specjaliści, żebyśmy też ich szkolili, nie tylko rodziców, że oni. I pomyśleliśmy sobie, czemu nie? Dlaczego ja mam nie wyszkolić specjalisty, który później pomoże szerokiej liczbie pacjentów? I tak się dzieje do dzisiaj. Jestem z tego dumna, zadowolona. Zawsze tak nie mogę uwierzyć, jak rodzic pisze, zaczyna połykać ślinę, zaczyna jeść. Jak ja widzę później te filmiki, oni się chwalą tym wszystkim. Dzięki mnie. Fajne, to jest bardzo fajne uczucie.
Tak, też miałam sposobność zobaczyć, jak pracujesz z dziećmi, jak te elektrody uruchamiają dzieciątko. I ta samodzielność, która się rodzi w świadomej osobie, no, porusza nas jako matki, jako terapeutki, jako osoby, które służą życiu i zdrowiu. I piękna inicjatywa, pomysł i realizacja. Też wybieram się na Twój kurs w najbliższym czasie. Myślę, że to rozszerza horyzonty terapeutyczne. Zresztą, ale to już między nami rozmawiałyśmy o tym, że ja sama kiedyś miałam podobny pomysł, za którym nie poszłam, więc serdecznie zachęcam wszystkich, którzy mają pomysł, żeby poszli za nim, bo Magdy pomysł okazał się sukcesem, trafiony, pomaga. Pomaga żyć całym rodzinom, nie tylko tym dzieciom, które mają funkcję upośledzoną. A jakbyśmy miały dzisiejsze spotkanie podsumować i powiedzieć w punktach, czym Centrum Neuroterapii, Neurorehabilitacji NSL Magdaleny Mazur w Gorzowie Wielkopolskim obdarowuje pacjentów ortodontycznych? Ja mam podsumować, czym obdarowuję. Tak, my, ja powiedziałam wstęp, ty rozwin. No dobrze, to z całą moją skromnością powiem, że na pewno obdarowuję rzetelną, holistyczną diagnozą, badaniem i diagnozą. Myślę, że uczciwością. Ja nie udaję, że się znam na wszystkim. Jak się na czymś nie znam, odsyłam do konkretnych specjalistów. I pomocą w leczeniu ortodontycznym, bo jeżeli ja zadbam o tego pacjenta, spowoduję przez te wszystkie moje oddziaływania, zalecane rzeczy, prawidłową pracę funkcji mięśni czy języka, to jeżeli my to poprawimy, to leczenie ortodontyczne jest bardzo szybkie, bardzo skuteczne i niebolesne tak naprawdę. Nie? Więc to jest bardzo, bardzo duża korzyść i dla pacjenta ortodontycznego, dla rodzica i myślę, że też dla ortodonty, który ma takie poczucie, że znowu się udało i to już tak na długo. Nie, że ten pacjent nie wróci za jakiś czas z podobnym problemem. I niech ta świadomość rośnie w społeczeństwie, wśród lekarzy i pacjentów. Pięknie. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. No i życzę nam wszystkim zdrowia. Dobrego dnia. Dziękuję, Magdo. Dziękuję.